Cmentarz żydowski w Radomsku założony został w 1816 roku. Cmentarz o powierzchni 2 hektarów, ogrodzony ceglanym murem, położony jest na wysokim wzniesieniu. Tablica wystawiona przez emigrantów radomszczańskich z Izraela dla uczczenia pamięci 8 tysięcy Żydów, obywateli miasta Radomska, zamordowanych w Treblince. Cmentarz był w latach 1940-43 miejscem licznych egzekucji. Na kilku zbiorowych mogiłach rozstrzelanych i pochowanych tutaj Żydów znajdują się pamiątkowe tablice. W największej egzekucji w styczniu 1943 roku podczas likwidacji getta rozstrzelano około 1700 Żydów. Znajdują się tutaj również symboliczne groby dla uczczenia pamięci zamordowanych lub zmarłych w czasie okupacji, pojedynczych osób lub całych rodzin. Liczne groby powojenne, nagrobki na nich to potężne, leżące płyty marmurowe. Epitafia ograniczone głównie do imienia, nazwiska i daty śmierci zmarłego. Na nagrobku świetlanej pamięci Pauli Nest, zmarłej 20 kwietnia 1986 roku, czytamy: „Wybacz mi, że nie dotrzymałem słowa i to mnie bardzo niepokoi. Ciebie tutaj nie ma. Ty leżysz w obcej ziemi. Myślami nie stoję na miejscu, bo we mnie biją fale i coraz to nowe obrazy. Każdy otwiera mnie głębiej, każdy uchodząc obmywa mnie i wydziera coś z serca. Splatam wolnie błagalnie, jakże mocno kochałem ciebie, tą, która teraz w każdej chwili uwielbiam tak jak kiedyś. Zawsze jestem z tobą i pozostaję w głębokim żalu kochanej Poli, mojej najdroższej żonie, Notan Jan Nest.” Gminę oficjalnie założono w 1834 roku. Rabinem był Salomon Ho Cohen, rabinowicz z Włoszczowej, który w 1874 roku założył dwór hasycki i odtąd był cadykiem. W roku 1897 Żydzi stanowili 43% ludności miasta. Gmina była bogata. Zakładano fabryki, hotele, restauracje. W 1902 roku zbudowano nową, wielką synagogę. Na początku XX wieku zaznaczył się ruch sionistyczny, a oprócz partii Poalei Sion aktywny był także bunt. W 1921 roku były 2 synagogi, 2 szkoły, Talmud Tora, Bet Midrash i Yeshiva. W 1930 roku powstał w okolicy kibuc Haluców Witkinia. Czynne były gimnazjum żydowskie, hebrajska szkoła prywatna, biblioteka imienia Shaloma Aleichema, klub sportowy, stowarzyszenia społeczne. Ohel radomszczańskiej dynastii rabinowiczów. Pod zadaszeniem szereg odnowionych macew należących do członków rodu rabinowiczów.
bardzo rzadko spotykany przykład macewy, na której wyryte litery zalane są ołowiem. Symbolika na stelnach bardzo bogata i rozbudowana. Gwiazda Dawida, skarbonka, ręce w geście błogosławieństwa, ręce i korona, książki, świeczniki. Jeszcze jedna macewa z literami wylanymi ołowiem. Wśród symboli na tym cmentarzu dość liczne są wizerunki zwierząt i ptaków. Jeleń, lew, orzeł, gołąb, gryf. Tuż przed wojną na 25 tysięcy mieszkańców miasta było około 9200 Żydów. Okupacja. W getcie ludność dziesiątkowała epidemii tyfusu. Rok 1942, pierwsze deportacje do obozu zagłady w Treblince. Styczeń 1943 roku, liczne egzekucje i ostatni transport ostatnich Żydów Radomska. W tym czasie wielu uciekło do lasu. Znani partyzanci to Tuwa Bożykowski, bracia Szabatowscy i Róża Szapiro. Wojenna zawirucha i hitlerowski terror zniszczyły wszystko. Ocaleli nieliczni. Pozostała święta ziemia Bet Olam, niemy świadek świetności i unicestwienia gminy żydowskiej Radomska. Niech dusze ich związane będą w węzeł życia.